Drodzy Państwo, przyszedł najważniejszy moment na przyznanie Nagrody Głównej, a tym samym tytułu krakowskiego pracodawcy roku 2023. Pracodawcy, który wie, że firma to przede wszystkim ludzie. Pracodawcy, który dba o rozwój nie tylko swojego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim o rozwój swoich pracowników. Kultura pracy stworzona w Państwa firmie to zdecydowanie przykład do naśladowania dla innych przedsiębiorstw i mamy nadzieję, że inne firmy chętnie będą z tego przykładu korzystać. A o kim tak naprawdę mowa i kto otrzyma ten tytuł, przekonajmy się sami. Jesteśmy centrum usług w ramach grupy Lufthansa. Świadczymy usługi finansowe, HR-owe, w zakresie zakupów oraz IT. Jesteśmy na rynku krakowskim już od ponad 20 lat. Przecież to jest bardzo ciekawa firma. Firma jedno z pierwszych centrów na rynku w Krakowie, działając od 2003 roku, o bardzo dynamicznym rozwoju. 23 osoby na początku, teraz prawie 1400. Bardzo zróżnicowana struktura, dużo działów, w których można się naprawdę odnaleźć w długoterminowej ścieżce kariery, można sobie ją tak zaplanować. Finanse, zakupy, HR, IT. Także bardzo dużo możliwości rozwoju. Myślę, że to jest coś, co jest bardzo ciekawe i co nas bardzo wyróżnia. Wyróżnia nas przede wszystkim branża, w której działamy, czyli branża lotnicza. Jesteśmy bardzo blisko związani z spółkami lotnictwa pasażerskiego, które wchodzą w skład grupy Lufthansa, czyli Swiss Airline, Austrian Airline, Brussels Airline, Lufthansa czy Lufthansa Cargo. Bardzo się cieszę z tej nagrody, tak jak i wszyscy, którzy o niej już mieliśmy okazję usłyszeć. Na pewno jesteśmy bardzo dumni z tego, że taką nagrodę i takie wyróżnienie otrzymaliśmy. No i chcielibyśmy sobie życzyć, ale też i naszym pracownikom, żeby takie nagrody dostawać też w przyszłości, żebyśmy się rozwijali tak, aby na takie nagrody cały czas zasługiwać. Ogromne gratulacje dla krakowskiego pracodawcy roku 2023 firmy Lufthansa. Serdecznie zapraszamy Państwa po odbiór nagrody. Mam trochę dylemat, bo po tych bardzo szlachetnych kategoriach i wygranych wydaje mi się, że wielkością statuetki powinniśmy się wymienić, bo uważam, że teraz ciężko będzie cokolwiek powiedzieć, nawet tej najważniejszej kategorii, z której jednak jesteśmy bardzo dumni i bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Cóż, wiele zostało powiedziane również w filmie, więc nie będę się powtarzał, aczkolwiek jest to ciekawa branża, jest to ciekawy i chyba wyróżniający się biznes pod tym kątem. Nie dość, że branża lotnicza, to ponad 20 lat na rynku krakowskim, jedna z firm pionierskich w sumie, jeśli chodzi o tak zwane usługi wspólne. A tym bardziej jeszcze z takiego rejonu, który w tych czasach nie za bardzo i niechętnie wysyłał pracę gdzieś za granicę, czyli z krajów naszych sąsiadów Niemców. To jest jednak też pewnie bardzo specyficzna i taka niespotykana w tamtych czasach taktyka. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało się to jednak mimo wszystko przekonać do tego wtedy naszych usługodawców, abyśmy tutaj zbudowali coś naprawdę dużego. Mamy nawet 1400 pracowników aktualnie. No i to oczywiście nie dałoby się tego dokonać, gdybyśmy nie stawiali na ludzi. Wiele zostało już powiedziane, wydaje mi się, z takich trzech najważniejszych rzeczy, które stawiamy i staramy się
brać to pod uwagę podczas takiej codziennej pracy i planowania i strategii, którą ustalamy, no to przede wszystkim jest to mimo wszystko atmosfera. Człowiek by myślał, że zawsze pieniądze grają rolę, a jednak wiemy, że w takich usługach wspólnych tych pieniędzy zawsze nie jest za wiele, bo są to takie centra, tak zwane cost plus, gdzie każdy grosz się liczy i nie jest to prosty biznes, dlatego trzeba stawiać właśnie na takie tematy jak atmosfera, rozwój, ale też coraz ważniejszy w dzisiejszych czasach work-life balance. No i można by powiedzieć, że jesteśmy takim super pracodawcą, gdzieś tam liczby to potwierdzają. Mówimy rzeczywiście, 67% pracowników powiedziało w zeszłym roku, wypowiedziało się u nas, że nie myśli o pracy po pracy, co jest chyba takim najfajniejszym potwierdzeniem, że staramy się to rzeczywiście dzielić, co nie znaczy, że w pracy nie mamy dużo pracy. Że to jest jeden z tych tematów, który na pewno, na który stawiamy, elastyczny czas pracy, hybrydowy model pracy. Czy robimy go lepiej niż inni pracodawcy? Ciężko mi porównać, to już nim nie oceniać. Myślę, że taką ciekawostką i ważną rzeczą, na którą warto się zastanowić, to skąd to się wzięło. I tak możemy sobie mówić, w dzisiejszych czasach być najlepszym pracodawcą jest zarówno łatwo, jak i trudno. Bo z jednej strony wydaje mi się, że trudno, ponieważ wszyscy zostaliśmy popchnięci do szukania nowych rozwiązań. Trochę szkoda, bo tak naprawdę zarówno pandemia, jak i rynek pracy, który przez ostatnie naście lat się zmienił z takiego rynku pracodawcy do rynku pracownika, gdzie musimy walczyć tak naprawdę o tego pracownika, o dobrego pracownika i później go utrzymywać. Trochę nas popchnęło też do tego wszystkiego, jak zaczęliśmy patrzeć na codzienną pracę z naszymi ludźmi, staje się naprawdę ważną częścią. I dlatego mówię, trochę szkoda. Z drugiej strony myślę, że to już jest na tyle długoterminowe działanie i to, ile z tego zaczęliśmy wyciągać dobrych wniosków i zauważyliśmy, ile to daje pozytywnych efektów później w wynikach pracy, ale również takiej satysfakcji dla samych siebie. Ja jestem pewny, że nawet jakby ten rynek się odwrócił, to my jako pracodawca nadal stawialibyśmy na ludzi, powiemy, ile to przynosi korzyści. I może pozostawię na koniec takie pytanie. Właśnie kiedy ten rynek pracy by się miał odwrócić, nie daj Boże, bo chyba nie chcemy, aby bezrobocie nam wzrosło, bo to niesie ze sobą inne problemy, oczywiście gospodarcze, ale pytanie, kto wtedy dalej będzie pracodawcą roku i będzie potrafił mimo wszystko stawiać na ludzi. Myślę, że te firmy wygrają. I cóż, chyba tyle z mojej strony. Jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom i dziękuję bardzo. W części końcowej tego filmu ktoś z Państwa załogi życzył Państwu i Państwu pracownikom, żeby po raz kolejny odbierać tą wyjątkową nagrodę, więc ja powtórzę to życzenie. Wszystkiego dobrego.